Wyobrażacie sobie ubranie, które nawet w największym deszczu nie przemokłoby i byłoby odporne na zabrudzenia? Obecnie staje się to możliwe i to nie za sprawą magicznych sztuczek, lecz nauki, wykorzystującej m.in. zjawiska naturalnie występujące w przyrodzie. Żeby to zrozumieć, przyjrzyjmy się bliżej zjawisku hydrofobowości ciał stałych. Zbliżana przez wodę powierzchnia może wykazywać właściwości hydrofilowe lub hydrofobowe. Ilościowo opisuje to tzw. kąt zwilżania, czyli kąt, pod jakim krawędź kropli nachylona jest w stosunku do powierzchni. Jeżeli jest on mniejszy od 90 stopni, to powierzchnię traktujemy jako zwilżalną, czyli hydrofilową. Jeżeli większy, jako niezwilżalną, czyli hydrofobową. Gdy kąt zwilżania osiąga wartość wyższą niż 150 stopni, mówimy o powierzchniach superhydrofobowych. Ale dlaczego woda tak boi się niektórych materiałów? Odpowiedź na to pytanie podsuwa nam sama natura. W przyrodzie jest wiele przypadków materiałów superhydrofobowych. Najpopularniejszym z nich jest liść lotosu. Zobaczcie, jak zachowuje się kropla wody spuszczona na liść lotosu oraz na inny liść. Co powoduje, że woda na niektórych materiałach się rozpływa, a od innych odbija się? Są dwa główne czynniki, które determinują zwilżalność danego materiału przez wodę. Pierwszym z nich jest budowa chemiczna powierzchni, która wpływa na wartość energii powierzchniowej. Energia ta mówi nam o tym, jak trudno jest oddzielić od siebie dwie substancje, w tym przypadku wodę, od powierzchni rośliny. Im wyższa wartość energii powierzchniowej, tym jest to trudniejsze. Na powierzchni liścia lotosu wszechobecne są kryształki wosku o bardzo małej energii powierzchniowej. Dzięki temu kropla łatwo odrywa się od ich powierzchni. Drugim czynnikiem determinującym zwilżalność jest chropowatość powierzchni. Materiał o bardzo rozwiniętej powierzchni i niskiej energii powierzchniowej w bardzo dużym powiększeniu swoją budową przypomina grzebień. Kropla wody, ze względu m.in. na napięcie powierzchniowe oraz niską energię powierzchniową, nie będzie w stanie wniknąć w przestrzenie między słupkami, a powietrze w nich zamknięte stworzy swego rodzaju poduszki, po których kropla będzie się ślizgać. Jeżeli energia powierzchniowa będzie zbyt wysoka, kropla częściowo wniknie w zagłębienia i przyklei się do powierzchni. Powierzchnia liścia lotosu składa się z takich właśnie słupków, rozmieszczonych równomiernie co około 10 mikrometrów. Podczas kontaktu wody z liściem powietrze zostaje uwięzione między nimi, przyczyniając się do odpychania cieczy z powierzchni liścia. Człowiek, naśladując naturę, próbuje wykorzystywać efekt hydrofobowy w życiu codziennym. Woda powinna łatwo spływać ze ścian budynków czy samochodów, ponieważ intensyfikuje ona procesy korozyjne. Eksperymentuje się też m.in. z odzieżą. Ta koszula pokryta jest hydrofobowymi nanocząstkami dwutlenku krzemu. Sprawdźmy, jak poradzi sobie z sokiem wiśniowym. To tylko sprawdzian możliwości nanocząstek, ale jeżeli w przyszłości udałoby się je wykorzystać na szeroką skalę, to nasze ubrania byłyby całkowicie odporne na plamy. Czasami obecność wody jest dla nas bardzo niekorzystna i niechciana. Weźmy na przykład samoloty. W niskich temperaturach para wodna oraz woda zebrana na powierzchni samolotu łatwo zamarzają, przez co rośnie masa całego statku, a co za tym idzie, wzrasta zużycie paliwa. Nagromadzony lód może również wpływać na efektywność pracy urządzeń pomiarowych oraz ograniczać mobilność elementów, które poruszają się w trakcie lotu. Dlatego też w wielu ośrodkach naukowych prowadzone są intensywne badania nad powłokami superhydrofobowymi, które ograniczają gromadzenie się lodu na ich powierzchni. Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli latać jeszcze bezpieczniej. W ten oto sposób naukowcy, próbując naśladować naturę, opracowują coraz to nowocześniejsze materiały hydrofobowe, które później wykorzystywane są zarówno w przemyśle, jak i w życiu codziennym.